Debata Radia Łódź. Zaprasza Dariusz Pozdolski. Dobry wieczór Państwu. Dziś z naszymi gośćmi będziemy zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądała dalej polska piłka, właściwie polska reprezentacja, kto będzie jej szkoleniowcem. Zobaczymy, czy Polacy mają jakiekolwiek szanse w następnych latach w konfrontacji z innymi zespołami. A dziś w studiu Radosław Mroczkowski, trener wielu polskich drużyn, Widzewa przede wszystkim. Dobry wieczór, panie Radku. Dobry wieczór, witam wszystkich. Andrzej Drabik wiele lat spędził również w łódzkich klubach, ale głównie szkoląc młodzież, dobrze? Nic nie umiem. Były bramkarz Startu Łódź. Tak nas, panowie, łączy jeden klub, Start Łódź, prawda? No, bo tak. I tak się ułożyło, że obydwaj panowie w tym klubie występowali, a przy telefonie mamy człowieka, który zatrzymał Anglię, tu nic nowego nie wymyśliłem, jest Jan Tomaszewski. Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór, witam cię serdecznie, witam państwa. Właściwie możemy rozpocząć od kontrowersyjnego pytania, właściwie czy my mamy jeszcze reprezentację Polski, Jan Tomaszewski. Od wielu lat potwierdzam, że mamy najlepsze pokolenie w historii polskiej piłki. Nie tylko ja to mówię, ale mówią to eksperci. Niestety nie mamy drużyny. To się potwierdziło w ostatnich meczach. I tutaj jest jedno pytanie. Dlaczego nasi zawodnicy grają kapitalnie w klubach? Bo tam mają najlepszych trenerów świata i każde polecenie jest wykonywane. A u nas niestety przez te kilka lat nastąpiło takie rozluźnienie, że właściwie mamy przy każdym meczu reprezentacji tak zwaną familiadę. Rozumiem, czyli uważasz, że po prostu zbyt lekko traktujemy nasze gwiazdy z zagranicy, zbyt łatwo mają w polskiej reprezentacji? Tak, dlatego że oni przyjeżdżają tutaj odpocząć, a nie wiedzą o tym, że gra dla drużyny narodowej jest najważniejszą grą. Oni tylko o tym mówią, bo wiadomo, że w drużynie narodowej nie gra się dla pieniędzy. Gra się dla pieniędzy, które później są zamieniają się w kontrakty klubowe i to są miliony euro, miliony dolarów. Sądząc im się lepiej gra w reprezentacji, tym lepsze są kontrakty. No właśnie, sądząc po ostatnich wynikach naszej reprezentacji, rzeczywiście ta teza, że w polskiej reprezentacji nie gra się dla pieniędzy, raczej się potwierdza. Radosław Mroczkowski. Panie Radku, czy zgadza się pan z opinią Jana Tomaszewskiego, że piłkarze, ci z czołowych klubów światowych, przyjeżdżają zrelaksować się na reprezentacji? No i po części tak, dlatego że znam to pokolenie też i zgodzę się tutaj z panem Janem, że jest to pokolenie no, bardzo zdolnych zawodników. Zresztą no, patrzymy też po karierach tak indywidualnych. Rzeczywiście to miało miejsce i też na pewno wszyscy się spodziewamy, że ci zawodnicy, którzy przyjeżdżają na reprezentację, to jest to coś, co pokażą najlepsze, tak? I widzimy w tym ostatnim czasie, że tego polski kibic nie widzi. Dlatego może jesteśmy trochę tutaj sfrustrowani tym, co się ostatnio dzieje, że nie ma właśnie tego, czego wszyscy oczekują, tego przełożenia właśnie może tych umiejętności, tych dokonań, które są w klubach, gdzie ci zawodnicy pokazują się z bardzo dobrej strony, są w podstawowych jedenastkach, a tutaj w przełożeniu na tą właśnie zespołowość, na reprezentację to nie funkcjonuje i no, na pewno tu jest taki duży znak zapytania, dlaczego tak jest, ale jest to też pokolenie zawodników, które tak jak słusznie tu zostało zauważone, że nie tworzy takiej w ostatnim czasie takiej reprezentacji, takiej zespołowości. Możemy pocieszyć się, że indywidualnie, jak patrzymy na tych zawodników w ich klubach, no to jest to high level, ale na dzisiaj, jeżeli chodzi o reprezentację, no to widzimy, że tego przełożenia nie ma. Czy dlatego, że są ważni w swoich drużynach klubowych, dlatego jakby kalkulują przyjeżdżając na mecz reprezentacji Polski? No to jest taki temat złożony bardzo i na pewno, ale też musimy pamiętać, że grają w otoczeniu bardzo dobrych zawodników i ten ciężar, który muszą wziąć w reprezentacji narodowej i na to wszyscy liczymy, no, który trzeba udźwignąć, no i okazuje się, że nie do końca jest taki jednoznaczny, bo widzimy, że w swoich klubach, w otoczeniu tych bardzo dobrych zawodników tworzą te ogniwa takie, które rzeczywiście dają wynik,
wynik, dają jakość, przekłada się to na jakieś indywidualne dobre oceny. Natomiast w reprezentacji tu trzeba właśnie, no nie ma, tak jakby nie miał kto tego dźwignąć, a wydaje nam się, że tak teoretycznie, że jest paru zawodników, którzy powinni to zrobić, a tego nie widzimy. I decydować o obliczu reprezentacji. I pytanie do Jana Tomaszewskiego. Czy w tamtych czasach, w czasach świetności polskiej piłki, w latach 70. było tak, że chcieliście za wszelką cenę znaleźć się w dobrych, zawodowych klubach i dlatego robiliście wszystko, żeby się z tego układu wydostać, z Polski? Nie zgodzę się z tobą, dlatego że wtedy był taki przepis, że można było wyjechać tylko i wyłącznie po ukończeniu 30 roku życia. Ale to weszło po Argentynie. Natomiast my byliśmy trenowani przez jednego z najlepszych trenerów na świecie. I on z nas, utalentowanych zawodników, zrobił zespół. I my graliśmy z najlepszymi na świecie, jak równy z równym. Oczywiście nie dawało to patentu na zwycięstwa, no bo wiadomo, w piłce nożnej się przegrywa, wygrywa. Ale pan Kazimierz nam powiedział jedną rzecz. Słuchajcie, schodząc z każdego meczu, zadajcie sobie w duchu jedno pytanie. Czy zrobiłem wszystko, żeby ten mecz wygrać? I myśmy zadawali sobie takie pytanie. I jeśli daliście odpowiedź, tak mówił pan Kazimierz, że daliśmy wszystko, no to trudno, przeciwnik był lepszy. I tutaj zgadzam się z moim przedmówcą, który powiedział, że my nie tworzymy zespołu. Ale jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć najważniejszą. Ja rozumiem, że przegramy z Niemcami, że z Anglią, z Hiszpanią przegramy, ale jeśli my, czołowi zawodnicy, jeden z najlepszych zawodników świata, Lewandowski, Zieliński, ja już nie będę wymieniał tych wszystkich naszych asów, przegrywamy ze 171. drużyną 3-2, wygrywając po koncertowej grze 2-0. Jeśli my przegrywamy z Albanią, gdzie jeden Lewandowski jest wart więcej niż cała reprezentacja Albanii, no to o czym my mówimy? Jeśli my przegrywamy z Czechami, gdzie oni nas kompromitują w tej drugiej minucie, to coś tutaj, nie ma tej chemii. I jeszcze jedną rzecz powiem. To nie jest budowa drużyny klubowej, bo w klubie można kogoś kupić, można sprzedać. Tutaj można powołać każdego zawodnika, który jest Polakiem. I tu jest tylko i wyłącznie kwestia tej selekcji. No właśnie. Wszystkich można powołać. I reprezentację. Nie można, drużynę klubową można powiedzieć, nie mam, no bo nie mam Messiego, nie mam Ronaldo, nie mam tych, nie mam tamtych i nie mam tej drużyny klubowej. Natomiast reprezentację albo mam, albo nie mam. A my mamy reprezentantów, powtarzam, reprezentantów, a drużyny narodowej niestety nie mamy, bo się kompromitujemy. Z tego, co mówi Jan Tomaszewski, pytanie do Andrzeja Drabika, widać wyraźnie, jak dużą wagę powinno się przywiązywać do osoby trenera. Ja najpierw pozwolę się nie zgodzić z tym, że nasi zawodnicy przyjeżdżają do nas tutaj na relaks i wypoczynek. Są to profesjonaliści. Nie wydaje mi się, że ktoś pozwoli sobie na to, żeby się rozdrabniać, bo to jednak takie mecze, jak rozgrywane w naszej reprezentacji, na pewno dobrze na CV danego zawodnika nie wpływają. A to tylko tak króciutko na temat, bo moi przedmówcy mają większe doświadczenie, jeżeli chodzi o reprezentację. Rola trenera, tutaj no nie trenera, selekcjonera. Ja bym porównał selekcjonera każdej reprezentacji do jakiegoś inżyniera, który ma klocki w postaci zawodników lepszych lub gorszych, których sobie sam wybiera i w zależności od jego zdolności uda mu się ustawić lepszą albo gorszą drużynę. Urok piłki nożnej jest taki, że no sami wiemy, że nieraz bywają mecze, które logicznie się nie da wytłumaczyć. I na pewno, przynajmniej patrząc z boku, bo to trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć, dobrze się w tej reprezentacji nie dzieje, nie widać tam chemii. Już na pewno nie było chemii między trenerem, który no, jest wybitnym trenerem, to nie ulega żadnej dyskusji. Tomek mówił, że to zależy od trenera. Wyglądałoby na to, że to nie zależy od trenera jednak, ale to jest temat rzeka i nie na tak krótką audycję. Janku, pojawiły się głosy, że Cezary Kulesza za szybko zdymisjonował Santosza. Czy też tak uważasz? Też tak uważam. I uważałem. Dlaczego? Dlatego, że Zbyszek Boniek popełnił błąd, dając Sousie
żeby on sam trenował reprezentację ze swoimi ludźmi. Nie było polskiego asystenta. I wtedy, kiedy on odjechał z Polski, powiedział, że nie będzie trenował, bo tam ma Brazylijczyków, eliminację dokończył był asystent. To samo tutaj. Cezary Kulesza, ten przepis, który jest w związku, nie może być taki, że jeden człowiek wybiera selekcjonera. Co innego Zbyszek Boniek był światowej klasy zawodnikiem, był trenerem, był po prostu on mógł to zrobić, ale też nie powinien. I tutaj powinno być grono ludzi, którzy wybierają tego selekcjonera. A tu już jest druga obsuwa, bo pierwszy trener nieprzedłużona została z nim umowa, no i Kulesza z nim zerwał współpracę. Drugi trener Kulesza przyznał się do błędu, no bo zwalniając trenera przyznał się, ale asystenta nie ma. Natomiast jedno tylko zdanie chcę powiedzieć do mojego przedmówcy. Oni się kompromitują tutaj. Dlaczego? Dlatego, że przyjeżdżają i następuje kompromitacja. A szczytem kompromitacji była wypowiedź Piotra Zielińskiego po meczu z Albanią. Na pytanie dziennikarza odpowiedział: przegraliśmy, bo oni walczyli. Ja myślałem, że ja się przesłyszałem. Gdyby on to powiedział u siebie w klubie, to by nawet na ławie nie był. I to jest właśnie to. Oni, ja wiem, że oni tu przyjeżdżają, oni chcą grać, tylko się kompromitują. I nie tylko siebie, tylko nas. Bo ja, będąc powiedzmy w Ameryce, widziałem, że tam jest, my mamy nie 50 milionów ludzi, nie 38 milionów, 50. I ci polscy Amerykanie, oni się szczycą tym, jak my wygrywamy. A jak my przegrywamy z Albanią, jak my przegrywamy z Mołdawią, to przecież oni się chowają wszędzie, bo jest to, przynoszą nam, Polakom, wstyd. No tak, tak niestety bywa. To jest problem kompetencji, Radosław Mroczkowski, wydaje mi się. Znaczy, kiedyś takie usłyszałem zdanie trenera reprezentacji Anglii. Powiedział, że w reprezentacji danego kraju powinni grać zawodnicy, którzy potrafią zrealizować koncepcję danego trenera. No to jest też istotne i ten dobór tych zawodników też jest tutaj bardzo ważny, bo mówimy to o zespole. Są zawodnicy, którzy są świetni, ale w reprezentacji się nie sprawdzili. W polskiej historii piłki też tak było i wielu świetnych zawodników nie potrafiło przełożyć tych swoich umiejętności, zdolności do tego, żeby funkcjonować w zespole narodowym. Dlatego no, tu jest też bardzo istotny temat. Był pan członkiem sztabu Leo Benhakera i tam zastosowano taki wariant, że byli ludzie, polscy trenerzy, którzy no, mieli okazję podejrzeć jego warsztat pracy i czegoś się nauczyć. Dużo panu dało to, że był pan przy tym trenerze? Na pewno tak i to no, bezcenne doświadczenie, ale też wynikało to z tego, że pracowałem właśnie z tymi rocznikami, które teraz są w reprezentacji, bo to rocznik właśnie Kuby Błaszczykowskiego, byłem przy reprezentacji młodzieżowej, gdzie trener Andrzej Zamiński prowadził, ja byłem jego asystentem. Znaliśmy ten rocznik, później był rocznik, który też prowadziłem na poziomie U18, U19, czyli to był Glik, Grosicki, to byli zawodnicy, którzy w pewnym momencie z tych dwóch roczników no, wychodziła 7, 6 w podstawowym składzie. To było naprawdę zdolne pokolenie zawodników i do dzisiaj mówimy, że tych następców gdzieś mało widać. Ale no, jestem też dobrej myśli, bo jak patrzę na młodsze reprezentacje, to też widzimy, że coś tam się dzieje pozytywnego i trochę cierpliwości. Myślę, że będziemy też mogli mówić o tym, że ta zmiana pokoleniowa pewnie będzie następowała, ale też patrząc na tych zawodników, to pewnie będzie na kogo patrzeć, bo już widzimy jakieś takie dobre, pozytywne sygnały w tych młodszych rocznikach, no ale wiemy, że to się też jeden do jednego nie dokonuje. Jolku, czy to jest dobrze, że polską reprezentacją kierują obcokrajowcy? To jest pytanie o metodę pracy z Polakami i zarazem metodę prowadzenia naszej reprezentacji. Tak, to jest dobrze. Proszę wziąć siatkówkę czy żużlowców tych zagranicznych, którzy jeżdżą u nas. Oni uczą nas,
czy to w siatkówce, czy w żużlu, jak się jeździ i jak się gra. Natomiast tutaj, powtarzam, asystent, to co powiedział asystent Benhakera, nie tylko nauczył się od Benhakera pewnych jakichś sztuczek trenerskich, ale Benhaker wyciągał od nich, jaka jest mentalność Polaków, co oni zrobią, jak mogą zagrać. A tutaj było pięciu czy sześciu asystentów z innych krajów, oni nie mieli zielonego pojęcia o tym. Ja o tym ciągle mówiłem i Sousa powinien wiedzieć i powinien wiedzieć Santos. Sousa przegrał nam eliminację, ten finał Mistrzostw Europy bez jakiejś konsekwencji. I Zbyszek wtedy, najlepszy prezes w historii polskiej piłki, nie ulega wątpliwości, Zbyszek Boniek, ale tutaj popełnił błąd. I tutaj właśnie jest pies pogrzebany, że Polacy powinni być asystentami, bo nawet jak, a co by się stało, jakby Santos zachorował? Prowadzi drużynę asystent, który, no przecież ci wszyscy byli niemowi, powinien prowadzić Polak. I dlatego jeszcze raz podkreślam, że my piłkarzy mamy, tylko trzeba pocelować. Dam przykład. Widzewie nastąpiła zmiana trenera. I co? Zaczynają grać. Nastąpiła zmiana trenera w Rakowie. I ta drużyna moim zdaniem lepiej gra teraz, niż grała za poprzedniego trenera w końcówce ligi. Niemcy, którzy wyrzucili po raz pierwszy w historii trenera, po porażkach, no bo po tych porażek jest bardzo dużo, trzy dni później Feller poprowadził jako dyrektor sportowy tę drużynę i proszę, wygrali 2-1 z wicemistrzami świata Francuzami. Czyli jeszcze raz podkreślam, praktycznie ci sami zawodnicy raz umieją grać, raz nie umieją. Nie, jest to wina po prostu selekcjonera, dyrygenta. No tak, ale wiemy doskonale i takich przykładów było mnóstwo, że zespół potrafił zepsuć pracę nawet najlepszego szkoleniowca. Zgadza się. Tak, tyle tylko, przepraszam, czy Niemcy grali przeciwko Flickowi, czy teraz, ja nie wiem, czy nasi zawodnicy grali przeciwko Santosowi, no bo dla mnie, kto ustala skład? I proszę zobaczyć dwa ostatnie mecze. My się przygotowujemy do meczu decydującego z Albanią, tak? I nagle zamiast grać taką próbę generalną z Wyspami Owczymi, my wychodzimy dwoma dziewiątkami, czyli Lewandowskim i Milikiem. Natomiast, i to ma być ta generalna próba, przecież z Albanią graliśmy jedną dziewiątką. A moi koledzy tutaj wiedzą doskonale, że inaczej cała drużyna gra, jak się gra na jedną dziewiątkę, a jak się gra na dwie dziewiątki. I o co tu chodzi? Ja tylko jeszcze czekam na jedną rzecz. Czy w ciągu dwóch miesięcy nie dostanie Santos zaskakującej propozycji z Arabii Saudyjskiej, bo tam w tej chwili najlepsi piłkarze i trenerzy odchodzą. Czyli my jesteśmy dobrym rynkiem dla trenerów światowej klasy. Nie dlatego, że po prostu zepsuli się ci zawodnicy. Ostatni mecz zagrali, ostatnie mecze za nawałki grali w Mistrzostwach Europy, w finałach Mistrzostw Europy. Później Adam się pogubił nieprawdopodobnie w Rosji. Dwóch bramkarzy wystawiał, raz jednego, raz drugiego. Tak nie może być. Ale Adam tak zrobił, bo był selekcjonerem. I tutaj zaczęło się psucie zespołu. Bo bramkarz, czy komuś się to podoba, czy nie, musi być tylko jeden. Tym bardziej teraz, jak się gra nogą, jak się gra na kontratak z bramkarzem, że bramkarz ma te asysty. A u nas dopiero Szczęsny musiał udowodnić na Mistrzostwach Świata w Katarze, że jest numerem jeden. Na Boga, no przecież to jest, dlaczego my nie wystawiamy, graliśmy dwoma dziewiątkami, czasami trzema dziewiątkami, a cały świat gra jedną dziewiątką. I dam przykład, Francuzi, którzy mieli dwie kapitalne dziewiątki, Benzemę i Giroud, grali albo Benzemą, albo Giroud, była zamiana jeden na jeden. Bo jeśli oni grali, Francuzi, powiedzmy, z Gibraltarem, to grali jednym napastnikiem, ale wszyscy grali ofensywnie. Jak grali, powiedzmy, z Anglią, z Niemcami czy z Hiszpanią, to grali jednym napastnikiem, ale tak defensywnie, ofensywnie. Czyli... Ale był zachowany styl, a my gramy po prostu bez stylu.
Andrzej Drabik, czyli to jest tak, że selekcjoner powinien odpowiadać nie tylko za dobór swoich podopiecznych, zawodników powołanych do kadry, ale musi także odpowiadać za to, jaki styl będzie miała ta kadra. Ja powiem troszkę inaczej. Selekcjoner jest pracownikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, zatrudnionym przez prezesa tego związku. I wydaje mi się, że nie specjalnie się dzieje dobrze w tym związku i to ma przełożenie bezpośrednie na reprezentację. Ktoś się może ze mną zgodzić albo nie, ale to tak patrząc z boku, tak to w tej chwili wygląda. Oczywiście selekcjoner ponosi absolutną odpowiedzialność za to, jakich zawodników powołał i jakim systemem zagrał, ale też jak my jako trenerzy wiemy, że tylko jako trener to możemy zwiększyć prawdopodobieństwo, że będziemy grali na moich zasadach, tak jak ja chcę grać, ale to wcale nie gwarantuje, że wygram. To jest urok tej gry i dlatego się miliony ludzi tą grą fascynują, że tu się wszystkiego nie da przewidzieć po prostu. I selekcjoner, patrząc na analizę naszej reprezentacji, chyba największe sukcesy, jeżeli się nie pomylę, to odnosili nasi polscy trenerzy. No więc w ten sposób analizując, to po co zatrudniać zagranicznych trenerów? No jeżeli mamy dobrych trenerów, jeżeli Górski był znakomitym, Piechniczek był znakomitym trenerem, i tak dalej. Z tym, że wydaje mi się, że jesteśmy troszkę w gorącej wodzie kompanii, a w tej chwili się chyba pogubił Polski Związek Piłki Nożnej i to, co Tomek powiedział, że zmienianie co kilka dni jednego Portugalczyka na drugiego Portugalczyka i prawdopodobnie ma rację, że on już ma tam zaklepaną atrakcyjną posadę w Arabii, bo wszyscy tam teraz idą i to może mieć fakt i to może być przełożenie na wyniki reprezentacji. To ja tyle. Janku, czy to jest tak, że te ostatnie wydarzenia jednak mocno wstrząsnęły pozycją naszego prezesa Cezarego Kuleszy? Tak, naturalnie, ale to nie tylko to. Te afery tam związane z wyjazdem jakiegoś człowieka, który jest zawieszony, te afery związane z tym, jakby to powiedzieć, gorylem Lewandowskiego. No przecież tutaj naprawdę zamiast Zbyszek Boniek działał transparentnie. A ja dzisiaj na przykład nie wiem, ile kosztowało odejście Szantosza i dlaczego on tak szybko się zgodził. Przecież to nie tylko jego odejście nas kosztowało, ale jego nawet nie wiem ile asystentów było, 5 czy 6. A co się dzieje ze słynnym Grzegorzem Mielczarskim? Czy on dostał jakąś odprawę, czy nie? I tutaj dziennikarze mają pełne prawo wiedzieć o tym i mają pełne prawo teraz dywagować, czy on dostał jakąś odprawę, czy nie dostał. Teraz te premie 20%, 70%. Komu to jest potrzebne? To jest wszystko zakamuflowane, a wiadomo, że wszystko wyjdzie przy rocznym podatku PIT, bo tam się też płaci, ten podatek wypełnia i trzeba napisać, skąd wziąłem pieniądze, jak wziąłem pieniądze. Komu to jest potrzebne? Była transparentność, w tej chwili tej transparentności i jawności nie ma. No dodajmy jeszcze, że zaraz może paść odpowiedź z Polskiego Związku Piłki Nożnej, że pieniądze, które otrzymał sztab trenerski, który nas opuścił, to były pieniądze zarobione przez PZPN. Zgadza się. Ale Darku, posłuchaj, czy jesteś 12. zawodnikiem tej drużyny? Bo ja jestem. No każdy i życzę im jak najlepiej. I dlaczego ja mam o tym nie wiedzieć? No, ale co to jest za tajemnica? Dlaczego on się zgodził tak szybko na to, tam jakieś teraz dziennikarze dywagują, a to premie 22%, tam 30% za udział w finale. Przecież to jest po prostu magiel, który nie ma nic wspólnego. Co z tego, że to są pieniądze, czy to są pieniądze pana Kuleszy? Nie, to są pieniądze naszych piłkarzy, którzy, naszej reprezentacji, która te pieniądze zdobywa za różnego rodzaju transmisje, nietransmisje, jakieś tam transfery. I to powinno być przede wszystkim transparentne. Jedno jest pewne, Janku, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i wizerunkowej, i sytuacji sportowej również. Tak.
Tyle i teraz masz następne zadanie. Czy ten nowy selekcjoner, który będzie moim zdaniem naturalnie takim selekcjonerem powinien być Michał Probierz. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, tak jak powiedzieli moi przedmówcy, do reprezentacji tylko i wyłącznie, praktycznie tylko i wyłącznie to świeże paliwo jest z młodzieżówki, z juniorów, etc., etc., bo jest to szkolenie bardzo dobre. I w tym momencie Probierz jako jedyny ma w jednym palcu praktycznie 60-70 zawodników. Jeśli chodzi o Papszuna, trener to zrobił mistrza Polski, ale on prawdopodobnie Raków zapłacił karę za to, że te 3000 minut nie grał młodzieżowiec. On nie potrafił znaleźć młodzieżowca. A tu właśnie o to chodzi, żeby co chwilę była zmiana. Ja tylko przypomnę, że pan Kazimierz Górski, kiedy został selekcjonerem, był trenerem młodzieżówki, selekcjonerem młodzieżówki. I wygrał pierwszy mecz 4-2 w Szwajcarii, ale potem zmieniał sukcesywnie drużynę i praktycznie poprzez mistrzostwo olimpijskie zdobył trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, grając chyba 8 czy 9 młodzieżowcami, których znał. A jak będzie nowy trener i nie będzie miał asystenta Polaka, który mu wyjaśni, jak ci młodzieżowcy grają, to nim on to pozna, to już przestanie być selekcjonerem. Radosław Mroczkowski, czy to jest dobry moment na zmianę, na odmłodzenie składu, czy to jest dobry moment na to, żeby rozpocząć proces przemiany, czy raczej nie? Na pewno istotną rzeczą jest to, że jeszcze są szanse tutaj do tego, żeby w tych eliminacjach, nie eliminacjach, kwalifikacjach, bo eliminacje mi się trochę źle kojarzą, tak, ale niestety. Jak najbardziej myślę, że ta próba będzie, czy jak będzie zmiana selekcjonera, ale jeszcze są szanse. Dopóki jest to możliwe, to jak najbardziej to będzie istotne, ale myślę, że głównym takim zadaniem kolejnym no to jest to, żeby wprowadzić zawodników, żeby tą zmianę zrobić i myślę, że jest, tak jak tu pan Jan powiedział, jest to też słuszna koncepcja, że musi tutaj trener znać doskonale tych zawodników, to pokolenie, które jest do zagospodarowania. No i bardzo ważna rzecz to wsparcie też dla tego trenera właśnie poprzez to, że on musi mieć jakiś okres pracy, żeby to zrobić. To się nie robi tak z dnia na dzień i pewnie te początki zawsze będą trudne. Musi sobie sam też tu wykreować tych liderów, ten kręgosłup reprezentacji i to powoli robić. Także na pewno osoba, która to zna, która zna tych zawodników, zna tą strukturę, to będzie jej dużo łatwiej. I jeszcze raz powtórzę, bardzo ważne będzie to, jakie będzie wsparcie dla trenera i jakich będzie miał ludzi wkoło siebie. Janek Tomaszewski namaścił już Michała Probierza, choć nie znamy jeszcze werdyktu i efektów spotkań, ale no, pokazałeś, Janku, że są argumenty za tym, żeby trenerem był Michał Probierz. Tak. Dlaczego? Dlatego, że ja uważałem, że to pokolenie nie spełniło swoich, jakby to powiedzieć, marzeń. Oprócz Adama Nawałki, oni zdobyli wtedy 8 miejsce, przegrali pechowo z Portugalią, karnymi. Oni zdobyli Mistrzostwo Europy, my odpadliśmy. Ale było to jakieś takie honorowe. Natomiast później było coraz gorzej. I teraz na przykład trzeba się zastanowić. Nie zastanowić, tylko zdecydować, że to pokolenie, Lewandowski, Zieliński, etc., etc., jakby do tego jeszcze dodać Piszczka i Błaszczykowskiego, to mają ostatnią szansę coś zdobyć w Europie, jakieś trofeum. Jeśli nie, to wiadomo, że oni pokończą karierę i trzeba będzie postawić na młodych chłopców sukcesywnie. Tak jak teraz są 3 mecze i teraz trzeba też się zastanowić, czy te 3 mecze będziemy grali po to, żeby je wygrać za wszelką cenę, ale różnie może być, no bo 4 punkty przewagi ma Albania, 5 prawdopodobnie będą mieli Czesi i będzie to trudno. Czy nastawiać się na marcowe baraże, bo pierwszy mecz będziemy grali u siebie z Estonią najprawdopodobniej, a drugi wylosowany na dzień dzisiejszy Walia, Islandia. I tutaj trzeba, no bo przecież pół Europy pojedzie. I dla nas to jest naprawdę szansa i dla tych zawodników, którzy są niespełnieni, jeśli chodzi o reprezentację. Bo to, że oni się spełnili w klubach, proszę bardzo, mistrz Holandii, mistrz Włoch, mistrz Hiszpanii, wicemistrz chyba Francji, wicemistrz Anglii,
Gramy, naprawdę grają nasi zawodnicy w wielkich klubach, grają dobrze, a w drużynie narodowej niestety, niestety nie spełniają się i nas kompromitują, nas, tego 12 zawodnika. Andrzej Drabik, jak odbierasz grę polskiej reprezentacji? Oglądałeś mecze. Co ci się przede wszystkim narzuca? Jakie jest stwierdzenie? No, tak jak wszyscy pewno odbieram, że cieszyć się nie ma z czego. Gra nie wygląda słabo i po prostu no, zmiana, na początku mówiłeś, chyba jest ostatni moment na dokonanie zmiany, bo wielki trener taki, widać, że nie miał w ogóle chyba jakiegoś pomysłu na grę, na polską grę. Być może po prostu mamy taką mentalność, nie jeden trener się u nas już sparzył na tej naszej piłce. Czy się naszemu trenerowi uda? No bardzo bym chciał, ale generalnie rzecz biorąc to dochodzimy do tego, że krytykowana reprezentacja za czasów poprzedniego polskiego szkoleniowca za antyfutbol realizowała zadania, jakie przed nią były. Czy teraz się probierzowi to uda? No bardzo bym chciał, ale w tej chwili siedzi już na bardzo gorącym krześle i to, co Tomek zauważył, że w tej chwili czy grać o wyjście z grupy, czy może już szykować tą drużynę na te baraże. No ale to już jest, po to trener ma ten sztab pracujący, że no, jest to doświadczony szkoleniowiec. Na pewno nie ma takiego CV jak jego poprzednik, ale no, w piłce nożnej nie takie rzeczy się zdarzają. Wierzę gorąco, że nie odpadniemy, bo gdybyśmy odpadli w tej sytuacji, no to rzeczywiście byłaby to taka mała katastrofa piłkarska. No tak, to także może się zdarzyć. Czy są jacyś piłkarze, których pominięto, którzy mogą coś zmienić w grze polskiej reprezentacji? Myślę, że to też będzie zależało od tego, jaką koncepcję przyjmie trener i myślę, że każdy obserwuje reprezentację i też ma tutaj jak gdyby takich zawodników gdzieś w swojej wizji, którzy w jego jedenastce są i pewnie też tak będzie i tutaj jak będzie nowy selekcjoner, to wierzę, że dla niego kadra na pewno nie będzie anonimowa i ci zawodnicy, ale też obserwując to, patrząc na bieżąco, co się dzieje, to gdzieś ten pomysł pewnie na tą korektę będzie miał i też na to liczę, że tak się stanie, że coś tutaj zostanie skorygowane i ta reprezentacja jeszcze pójdzie za ciosem, bo argumenty są w postaci właśnie umiejętności i to, co tu rozmawiamy, jest to pokolenie, które też ma coś sobie do udowodnienia. To mi się bardzo podoba, to słynne powiedzenie Grzegorza Laty, który mówi, co włożyłeś do gabloty, tak, dla tych chłopaków, którzy no trochę się tam droczy z nimi, ale to jest prawda. No, indywidualnie w klubach mega osiągnięcia, natomiast przełożenie na reprezentację, tą dorosłą, no jest trudne, tak? A się okazuje, że tego nie ma. I myślę, że to też jest tak gdzieś mocno złości tych zawodników. Powinni to przekuć właśnie w tą taką energię, gdzie powinni to właśnie udowodnić na poziomie reprezentacji. Janku, jakbyś miał w trzech słowach określić to, czego najbardziej brakuje polskiej reprezentacji obecnie? W polskiej reprezentacji brakuje debiutantów. Bo przypomnę tylko, że Santos, który wprowadzał debiutantów w reprezentacji Portugalii, to nie wprowadził ani jednego. Powoływał tylko na zgrupowania. A na zgrupowania to ja też mogę jeździć. Natomiast on, jaki błąd był? Ja nie wiem, kto sformułował ten kontrakt, że on nie był dwa razy w tygodniu, w sobotę, w niedzielę, czy nawet teraz w poniedziałek są mecze, na meczach. I tu nie chodzi o to, żeby on wybierał kogoś, ale chodzi o to, żeby będąc na stadionie, utylizował ten stadion, utylizował klub, utylizował zawodników, bo inaczej zawodnik gra, jak jest selekcjoner na trybunie. A on sobie urlopiki brał, przyjeżdżał tylko na mecze. I ja nie wiem, no być może miał to w kontrakcie. Jak miał to w kontrakcie, no to rzeczywiście to, co Andrzej powiedział, to ten kontrakt był no, na wariackich papierach. Przecież automatycznie, jak to się mówi, pracodawcą był PZPN i PZPN dyktuje warunki. A tu okazało się, że robił sobie co chciał, wyjeżdżał kiedy chciał, przyjeżdżał kiedy chciał i tylko
drużynę po prostu przygotowywał do meczu. Czy nas poważnie nie traktował, było... nas Polaków w tym momencie? Nie wiem, dlatego mówię niepoważnie. Bo jeszcze raz podkreślę, pan Kazimierz był 2-3 razy w tygodniu na meczu jakimś. Jest nie po to, żeby ci tylko wybierać, ale no, Boże, no trzeba tą świeżą krew, benzynę. Jakby mnie się ktoś teraz zapytał, ja młodzieżówki w ogóle nie oglądam, kogo z tej młodzieżówki można wziąć? Ja nie wiem, kogo bym wziął, bo ja ich po prostu nie znam. Mnie interesuje pierwsza drużyna, a do pierwszej drużyny, do pierwszej jedenastki wprowadza selekcjoner. Jak ja słyszałem od rzecznika prasowego drużyny, że na mecz z Wyspami Owczymi i Albanią powoła około 25 zawodników, to ja mówię, czy to są jakieś kartofle? Ja się zapytałem, panie trenerze, oczywiście tak korespondencyjnie przez Super Express, czy to prawda, że my wystąpimy, podstawowa jedenastka będzie jedenastka, czy 11,5, czy 10,45? No przecież to jest komedia. I jeszcze raz podkreślam, ilu zawodników, debiutantów wprowadził Santos? Ani jednego. No czyli jedną z metod tego, żeby ta reprezentacja grała inaczej, Radosław Mroczkowski, jest wprowadzenie świeżej krwi, czy raczej nie ryzykowałby pan? Myślę, że jest, tylko trzeba to umieć znaleźć, tak? I trzeba takich zawodników wykreować jak najbardziej. Byłem przy debiucie Roberta Lewandowskiego, czy innych młodych zawodników wtedy wchodzących do kadry i tu się zgodzę jak najbardziej. Takich debiutantów też brakuje, albo no, przynajmniej no, jakieś sygnały, które dostają ci zawodnicy, że za chwilę to będzie ich czas, ale na ten moment tego też nie widzieliśmy. Janku, czy twoim zdaniem polska reprezentacja grała ostatnio odważnie? Grała. Dwa mecze grała odważnie. Graliśmy tym słynnym autobusem, który już grało się wiek temu. Jak oni się zbuntowali, jeszcze o te premie chodziło, które niestety, no tak, zniknęły, ale to już nie ma o czym mówić. Tak. Oni powiedzieli po meczu z Argentyną, gramy swoje i z Francją zagrali kapitalne spotkanie. I tylko zmiany, moim zdaniem, które nie były jeden na jeden, spowodowały, że myśmy ten mecz przegrali. Ale Polacy byli dumni z tego spotkania. Santos zagrał połówkę. Pierwszą połówkę meczu z Mołdawią kapitalnie. I my wygrywając 2-0, a mogliśmy wygrywać, Robert miał tam na 3-0, tam mogliśmy piątkę wygrać. Nagle się okazuje, że my przegrywamy 4-2, no bo ta czwarta bramka też była prawidłowa. Nie można tego tracić. Tak wielcy zawodnicy. I dlatego mówię, jeszcze żeby to skończyć, proszę państwa, ten temat. Mecz na Wembley był uznany jako szczęśliwy, kapitalny, najlepszy mecz Polaków, no bo Anglików się pokonało, no bo 1-1 to było pokonanie Anglików, weszliśmy do finału. Pan Kazimierz, przez 6 miesięcy nie mieliśmy żadnego poważnego spotkania, no bo grało się jakieś towarzyskie spotkania z drużynami klubowymi, etc., etc. Trzech zawodników zmienił. Mirek Burzacki, który grał kapitalnie na stoperze, został zastąpiony przez jakiegoś Szawika Władka Żmudę. Leszek Ćmikiewicz w ostatnim meczu z kawiarnianym klubem w Murhart stracił miejsce na rzecz Maszczyka i okazało się, że Maszczyk jako ten pomocnik był rewelacją. Odkryciem, tak. Tak. I Jasiu Domarski, strzelec złotej bramki na Wembley, został zastąpiony przez jakiegoś Szawika Andrzeja Szarmacha, który został wicekrólem strzelców. Dlaczego? Bo pan Kazimierz właśnie wprowadzał te, jakby to powiedzieć, no, to paliwo do tej reprezentacji, bo wychodził z założenia, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. I to jest wszystko. A u nas no, gramy boską piłkę. Jeden Bóg wie, w jakim składzie wyjdziemy i jeden Bóg wie, jakim systemem zagramy. I jeden Bóg wie, jak się to zakończy. Czy tak. Można już widzieć w grze naszej reprezentacji cokolwiek, co napawa optymizmem? Andrzej Drabik. Ja powiem inaczej, może na razie to niewiele. Mam nadzieję, bo rozważamy, że już jakby był trenerem naszym, był właśnie trener już podany nazwisko. Ja patrząc na poczynania
prezesa Kuleszy, wcale nie jestem przekonany, że osoba, o której tu rozmawiamy, będzie jutro, bo to jutro zdaje się o 12 ma być ogłoszone nazwisko naszego selekcjonera, że to będzie ta osoba. Wcale bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że to jakieś inne układy zadecydują i Kosta będzie ktoś inny. Kosta Runaić podobno jest tam gdzieś. Nie wiem, ustawiany ale, w szeregu. No tyle lat już żyję na tym świecie i tyle widziałem, że wcale bym się nie zdziwił, jakby się okazało. Logicznie powinien być, tak jak rozważamy tutaj ten Probierz, ma wszelkie papiery ku temu, bardzo dobrze, no, zna jak mało kto zaplecze tej reprezentacji, czyli jeżeli ktoś miałby wprowadzać w tej chwili nowych graczy, czy tak jak Radek mówił, no to tylko on, bo on po prostu zna tych chłopaków bardzo dobrze i ten Papszun na pewno nie ma zielonego pojęcia chyba o młodzieżówce. Dlatego myślę, że to jest w tej chwili jedyny trener według mnie, ale czy według prezesa Związku Piłki Nożnej, to nie wiem. Bo wcale bym się nie zdziwił, jakby jutro padło jakieś inne nazwisko. I wtedy to już bym już w ogóle nie wiedział, że, czy w tej piłce nożnej jakaś logika istnieje, czy tylko po prostu są może jakieś układy. Miejmy nadzieję, że jutro się dowiemy, że trener Probierz to będzie i jest to jedyna według mnie osoba, która jest w stanie, tak jak Radek mówił, dodać troszkę świeżej krwi do tej reprezentacji, pobudzić ją do gry i że to no, pozwoli nam uniknąć kompromitacji, która nam w tej chwili zaczyna grozić. Janku, czy to jest tak, że w latach 70. mówiło się o polskiej myśli szkoleniowej, o tych słynnych akcjach, które wymyślił Kazimierz Górski, a teraz o takiej myśli szkoleniowej to nawet nie mamy co marzyć, bo raczej nie ma niczego, co by zbliżyło nas do światowych klubów i reprezentacji. W 100% masz rację. Dlaczego? Dlatego, że pan Kazimierz miał dwóch asystentów fenomenalnych, Andrzeja Strejlała i Jacka Gmocha. I obaj podrzucali mu różnego rodzaju pomysły. I pan Kazimierz jako ten komputer wybierał z tych 50 pomysłów 3-4 i wprowadzał to na boisko. Natomiast tutaj, ja nie mówię, nie zarzekam się, że będzie trenerem ten, o którym ja mówiłem. Być może będzie nie Probierz, tylko będzie Papszun. Być może będzie ten Runić, o którym ty mówisz. Ale musi mieć sztab dwóch, trzech asystentów, którzy tak jak w tej chwili, proszę zobaczyć jak Raków gra. Ten chłopak, który w tej chwili prowadzi Raków, on się tam co chwilę z kimś dogaduje, co chwilę coś mówi, coś dyskutuje. No bo na boisku te akcje się zmieniają i on musi komuś zaufać i ufa i mają efekty. A natomiast do tej pory, proszę, no Santos stał sam, Michniewicz stał sam i co może zrobić? No po prostu było ta jedna wielka kompromitacja. O tym, że tylko i wyłącznie prezes wybiera selekcjonera, no to już jest ten, ale ten prezes może każdego wybrać selekcjonera, ale musi mu narzucić dwóch, trzech współpracowników, których on będzie traktował na równi. Bo oni są wewnątrz zespołu, znają ten zespół, a ktoś, kto zna młodzieżówkę, no to będzie cały czas mówił, co powiedział trener Moczkowski, no, że on wprowadził tych zawodników, jakichś tam Glików, jakichś tam Grosickich, jakichś tam, ale później stali się to reprezentanci kraju. No bo tylko stąd jest to, ta świeża krew, to paliwo. Mamy bardzo... Tak? Jeden decyduje o wszystkim. No to decyduje i przyznał się do błędów. Dlatego ja publicznie bym zapytał prezesa Kuleszy, niech powie, ile go to kosztowało. Bo nie tylko Szantosa, ale jego sześciu asystentów i Mielczarskiego. No. No właśnie, bo nas to już sporo kosztowało nerwów i trudnych rzeczy. Właściwie, panie Radku, można powiedzieć o tym, Radosław Mączkowski, że w Polsce powinniśmy być o myśl szkoleniową, piłkarską spokojnie, jest mnóstwo kursów. Trenerzy podwyższają swoje kwalifikacje, ale jakoś odnoszę wrażenie, że nie bardzo to wpływa na poziom później gry naszych zespołów, czyli jakby jedno nie było związane w żaden sposób z drugim.
No tak, ale patrząc na reprezentację też tutaj, no, będę się przyglądał. Jestem bardzo ciekawy, jakie wsparcie dostanie nowy trener, jakie to będzie też, jakie otoczenie, bo ten zespół, ten team trenerski, to zaplecze jest, no, mega istotne i to musi być to też tak działać, żeby rzeczywiście ten selekcjoner miał z czego wybierać, miał te informacje, miał tą wiedzę na bieżąco też. No, muszą być ludzie do dyskusji, do tego, żeby to tworzyć. I druga rzecz, to nam brakuje chyba trochę też, jak już wybierzemy tego selekcjonera, dostanie szansę, no to musimy mieć konsekwencje i cierpliwość w tym, żeby ten plan zrealizować, bo my tak zaczynamy coś, nie możemy dokończyć, nie wyciągamy wniosków, albo ktoś wyciąga te wnioski i tak błądzimy w kółko. No, brakuje chyba tej konsekwencji takiej w zrealizowaniu tego projektu od początku do końca i wyciągnięcia takich prawidłowych wniosków, bo to jest chyba coś, co w ostatnim czasie się nie udaje. No niestety. Przypomnę, że próbowaliśmy jakoś odtworzyć obraz polskiego piłkarstwa. Andrzej Drabik, wieloletni trener łódzkiego i nie tylko łódzkiego futbolu, Radosław Mroczkowski, trener, i Jan Tomaszewski próbowali nam przedstawić obraz polskiego futbolu. Dziękuję pięknie za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu. Dziękujemy. Dziękujemy. Debata Radia Łódź. Save me from